jakbym przegrał raz i to tutaj, to bym się może i denerwował, pewnie tak, ale no Wojtek pokazał, że był po prostu lepiej przygotowany, że nie miał żadnych problemów większych w tym sezonie i treningi i zawody szły mu naprawdę nieźle. Ja walczyłem ze sobą każdego dnia, za każdym razem, kiedy chciałem trenować, musiałem robić parę dni przerwy, bo mój organizm nie dawał rady i to i tak dobrze, że przygotowałem się na to, żeby ten srebrny medal tutaj wywalczyć, bo to było naprawdę ważne dla nas, dla naszej pozycji na świecie, żeby te dwa pierwsze miejsca zdobyć. To nie był trudny konkurs, ja walczyłem o to, żeby gdzieś tam te rzuty poprawiać, tak? W pierwszej kolejce niezły wynik, jakbym tak zaczynał wszystkie konkursy, bym się naprawdę cieszył. No później było ciężko dołożyć, niestety bardzo długie przerwy, bardzo długo ten konkurs trwał. Zatrzymywali nas praktycznie przed każdym rzutem, sędzia wymyślał, że po prostu musimy poczekać na prezentację, na strzał i tak dalej. No jest to niezwykle rozpraszające i to nie wpływa na naszą korzyść. Strata energii przez tą temperaturę też jest ogromna. No, starałem się nie ruszać, po prostu siedzieć albo gdzieś tam pójść do cienia na początku, no ale to za dużo nam nie dawało, tak? No, jest gorąco, pocimy się, tracimy energię. Ten konkurs naprawdę przebiegał tak jak myślałem, że będzie przebiegał. No, może gdybym zaliczał te rzuty, gdybym się poprawiał. Nie wiem, jak wyglądał ten drugi i trzeci rzut za promie. Nie wiem, ile to było, nie mam pojęcia. Czułem, że jakbym złapał, to bym powalczył z Wojtkiem na tych 80 metrach, bo tam niedużo brakło. No, ale niestety tej energii, tej siły nie było, żeby ten czwarty obrót wykończyć. No nie chcę tutaj narzekać na nic, ale no wczoraj późno skończyłem tę eliminację. Też długo wychodziłem przez was też. I no nie miałem już nawet ochoty ani siły na to, żeby zrobić siłownię, która pewnie miałaby jakieś może znaczenie. Niestety nie mamy możliwości zrobienia tutaj siłowni, co jest absurdem. Trzeba byłoby wrócić do hotelu pół godziny, następnie czekać na autobus i kolejne pół godziny jechać na stadion treningowy, gdzie jest siłownia, więc zacząłbym pewnie o 22:00, a to no nie ma najmniejszego sensu. Więc tak jak powiedziałem, wróciłem do hotelu, skupiłem się na odpoczynku, na regeneracji i tyle. No. Odpowiednie godziny przed startem trzeba zrobić ten trening. No Wojtek zrobił to zdecydowanie wcześniej. Kiedy ja wróciłem do hotelu, to on już był po treningu, więc i zjedliśmy razem kolację, więc o czymś to świadczy. No, tutaj szkoda, że organizatorzy nie zapewnili nam tutaj na stadionie rozgrzewkowym tej siłowni, co zdarzało się po prostu i w większości przypadków były takie miejsca. Strasznie miałem problemy z rzucaniem. Naprawdę, za każdym razem, kiedy chciałem potrenować, kiedy już zaczynało coś się i zaczynałem coś łapać, to znowu łapałem doła i nie byłem w stanie trenować przez kolejne 3-4 dni. Znowu musiałem nabrać energii, znowu robiłem 3-4-5 treningów i znowu siadałem na tyłku i nie miałem energii na nic, więc to było tak naprawdę trenowanie chybił trafił. No, tydzień temu, gdy startowałem jeszcze Stalowej Woli, rzuciłem 75 metrów i byłem naprawdę niezadowolony z tego mocno, bo gdzieś tam zdarzało mi się po 78-9 rzucać na treningach, a energii brakło, więc postanowiłem, że nie będę nic już robił, że po prostu odpocznę. No i dobrze, że to zrobiłem, bo byłem w stanie wystartować dzień po dniu na niezłym poziomie i o to mi chodziło. Największa zmiana, jaka będzie, to po prostu wrócić do treningu sprzed 2 lat. No. W tym roku było parę nowości, parę pomysłów. Po to był ten sezon, żeby sprawdzić niektóre rozwiązania. Tak naprawdę szło nieźle, ale pojawiły się kontuzje teraz. Przez to, jak ten trening wyglądał gdzieś na początku, później nie było z czego się odbić. I gdybym nie miał tych problemów z kolanem i później tych zdrowotnych, to pewnie wyglądałoby to inaczej, bo wrzucałem na treningach w tym sezonie ponad 82 metry, ale to było 2 miesiące temu, więc nie oszukujmy się, że chorując przez 2 tygodnie, startując, nie mając możliwości na odpoczynek, no nie był to genialny pomysł, ale niestety mieliśmy challenge wtedy do rozegrania, starałem się walczyć w tym challenge'u, bo tam zarabiamy pieniądze po prostu i było to też ważne. I coś tego czasu na tą regenerację brakło. Ja już byłem wicemistrzem Europy, więc wiem, jak to wygląda. Ja cieszę się tylko z tego, że 4 lata temu było dokładnie tak samo.
Też miałem problemy, też zostałem wicemistrzem Europy, później w przyszłym sezonie zostałem znowu mistrzem świata i o to mi chodzi, żeby ten złoty medal mistrza świata wywalczyć i później w końcu ten medal olimpijski. Medale mistrzostw Europy nie mają dla mnie jakiegoś takiego większego znaczenia, jeśli chodzi o miejsce. No tutaj oczywiście gdzieś moja tam ambicja nie pozwala mi na to, żeby przychodzić na start i mówić, ja cię przegram, bo to taki nie jestem, ja chciałem wygrać naprawdę, ale Wojtek po prostu był lepszy i to pokazywał, czy to 12 cm, czy o metr, czy o pół, no dzisiaj było to półtorej i tyle, no fajnie, że to Wojtek po prostu, a nie ktoś inny.